Siema, siema, tu Pyza wraz z Grzesiem na kolejnym grzybobraniu i wspólnie dla Was nakręcimy znów jakiś materiał z borowikowania, a co uda się trafić, zobaczyć sami, więc nie przeciągając dłużej, zapraszamy na nowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy naszych filmach i jedziemy z tym filmem, bo już później. Na tą chwilę, drodzy Państwo, zegarek nie podładowałem baterii, jest 5:51, środa, 14 sierpień 2024. Dokładnie 5:51, środa, 14 sierpnia. I drodzy Państwo, wchodzimy i wspólnie z Grzesiem nakręcę dla Was jakiś materiał. Zobaczymy co jak. Urlop mam, trzeba go wykorzystać. Czy to na łowieniu ryb, czy na grzybobraniu. Więc pomalutku, powolutku chodźcie z nami. Zapraszam. Chociaż wirtualnie pozbieracie z nami grzybki. Te same miejsce co ostatnio, bo grzybki dopisały. Wczoraj był film z widzem na zaproszenie. Tak? Grzesiek mówi, że są ludzie. Ludzie nie przeszkadzają, żeby tylko grzyby były. To, drodzy Państwo, najważniejsze. Więc Grzesiu jedną stroną, ja drugą. Ostatnio było tak, że Grzesiu pierwszy grzybka znalazł. Dzisiaj też kto pierwszy borowika znajdzie. I dzisiaj postaram się, drodzy Państwo, blisko Grzesia chodzić. Blisko Grzesia chodzić. Tak, aby było więcej grzybków nagranych. Tak, żebyście mogli podziwiać świętokrzyskie borowiki. Więc szybciutko i zobaczymy jak one będą. Jest! Jest! Grzesiu pierwszy! Zobaczcie! 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 Grzesiek! Ale zobacz! Piękny! Więc pyza pierwszy dzisiaj i od razu na żywo. Bez kombinowania, widzieliście, bez ucinania, pierwszy prawusek jest. Okej, ludzi słychać, ktoś tam chodzi. Grzesiu też ma, masz? Grzesiu też ma. O, dwoje osób, troje. Zobaczcie, myśleliśmy, że będziemy sami. Raz, dwa, trzy osoby przede mną chodzą, więc idziemy dalej. No to bierz go, a ja muszę go oczyścić swojego, tak aby wiesz. No. No my byliśmy przedwczoraj, też nazbieraliśmy. Pokaż całego, zobaczcie. Śliczny uśmiech. A tam ile miałeś? Jednego. Dwa, ale jeden się nie nadawał. No, no. Śliczny, zobaczcie. Zobaczcie jakie ładne. Ładne, ładne. No. Piękne, no. Już są większe, nie Grzesiu? Większe są. Dobrze, więc też go oczyszczę. Zobaczcie jak to fajnie się skrobie. A ciąłeś go? Którego? Bo ja wczoraj z widzem byłem w innym lesie. Robaczywy. U niego i było sporo robaczywych. Trzeba ciąć. Ale robaczywe nogi są. Robaczywe nogi, no. Tu jest i tu jest kolejny. Nie, to nie borowik. Dobra. Idziemy, jak to mówię. Grzesiu, ku leśnej przygodzie. Bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Pięknie. Pięknie. Zobaczcie. Dokładnie. Zobaczcie, ale korzonek i tak jest. No, ty nie jeszcze. Nie, po prostu. No Grzesiek, weź już, nie rób lipy.
Ty chcesz, żeby ładnie, no widzisz i co? No, no i taki to jest dosmaczny. Grzesiek, weź, że nie rób lipy. Weź, że tnij jak człowiek. Taki to jest smaczny. No ja wiem, że smaczny, ale wiesz. Ty chcesz, żeby ładnie to w koszyku wyglądało, ale połowa w domu odejdzie, no weź, że. Tak, wygonił mnie Grzesiek. Ja przeciąłem i jest zdrowy. No. No masz, no pokaż. Widz Grzesiek, ja tu pach. Proszę ale bardzo. Ale czyściutki. No patrz jaki czyściutki. No, piękny, no spójrz. Spójrz się. Tego no szkoda Grzesiek nosić. O, robaczywy. No tnij niżej. No, sito. 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 No, same czapki najwyżej weźmiesz. Czysty. Już dobry, tak. No ile ci odeszło, zobacz. I no. Co, darmo będziesz nosił robaczywy grzywy do Grzesiek? Wiesz, jeszcze jakbyś Grzesiek miał na handel, co biorą, wiesz, robaczywy, nie robaczywy, jak leci, to byś mógł zbierać na wagę. Ale przecież to wiesz. Ja bym wstydził się komuś sprzedać lub dać za darmo robaczywe grzyby. Naprawdę, bardzo bym się wstydził. Chyba bym się schował pod ziemię ze wstydu. Dobra, to idź tą stroną, ja idę tą. Co? Ty idź tą, ja tą. Dobrze, Grześ już ma tam kilku, ja jednego. Ale widzicie, więcej gadam. Nie zbieram. I tak to mniej więcej jest. Dobra. Idziemy, szukamy prawusków. Jest. Piękny borowik. Zobaczcie. Tu się skitrał. Prawusek. Ale może być lipny, bo jest miękka noga. Zobaczymy, czy drugiego nie ma z boku. Nie ma. Jeden i od razu obieram. Tu jest drugi. Tu będzie mały. Jest malutki. Ten będzie zdrowy na bak, bo jest twarda noga. A tego przekręcimy. Ja tnę, bo miękkie nogi niektóre mają. Nawet nie. Zdrowy. Góra, a tego weźmiemy tak, przetnę, robaczywy, dalej zdrowy, kapelusz jest zdrowy. Bo to dla mamusi znowu. Nogi, trzeba ciąć Grzesiek, nie naprawdę, trzeba ciąć, bo nogi są, wiesz. Tnij nisko, wiesz, no i zobaczysz, no bo szkoda, no, ja ten jest przetnij zdrowy. Jeszcze. Ja ten jest zdrowy. Utnij, żeś to spleśniały bokiem. To jest jadalne. Grzesiek, bokiem nazbierasz sobie. O, o. Dalej czysty. Już jadalne. Ja wiem, że Grzesiu całe pięknie wyglądają, a szkoda ciąć, ale będziesz nosił? No i to pa, zobacz, ile ich ciętych było, pa Grzesiek. Wszystko cięte. Wiadro ma być pełne, Grzesiu mówi. No to idziemy boczkiem, boczkiem. Grzesiu tu, ja trochę z boku. I tak to mniej więcej wygląda. Więc ja mam trzech. Mały! Ale Grzesiek, tnij, tnij! No ale jak robaczywy, no Grzesiek, weź przestań. Dobrze, tu nic nie widzę. Nie widzę. Nie widzę. Jest. Jeden. Szukamy dalej. Drugi. Trzeci. Do marynaty. Czwarty. Czterech. Więc szybka piłka.
od razu tnę. Jest dobry, malutkiego niżej, dobry. Dobry. I tego delikatnie. Robaczywy, 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 robaczywy. I kapelusz dobry. Czterek było, Grzesiu, tu. Tu mam kozaki. Kozaczki. Zobaczcie. Dwa kozaki. Dwa kozaki, które oczywiście też przygarnę. O, króciutko. I tak to wygląda. Tak to wygląda. No szukajcie, szukajcie, drodzy Państwo, razem ze mną. Po lewej stronie gościu też z wiadrem. Więc konkurencja jest. No ale jak widzicie, i grzyby są. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Jest, jest, widzicie. Widzicie, drodzy Państwo, że jest. Och, ach, piękny borowik, rzut jako godziny. A tutaj, troszkę dalej, rzut jagodzin i mchu, rośnie taki grzybek. Oj, 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 aj, 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 aj. Jaki ładny, jaki ładny. Zobaczcie, jak się skitrał wśród mchu ten borowik. Dobrze, dobrze. Dobrze, Pyzuś. Dobrze. I jest bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie. Jest i tu. Tu. Jest i tu. I tu. Dwa. To w sumie mamy cztery, nawet pięć, ale tego małego nie liczę. Dwa, cztery sztuki. Do koszyka. Do koszyka, bo szkoda czasu. I tak filmuję, to czas mi schodzi. A Grzesiek tylko idzie i tnie, tnie, tnie. Mam cztery. Oczywiście u mnie, drodzy Państwo, wiecie, liczy się nie ilość, tylko jakość. Przede wszystkim jakość. Nie pod publikę cały, a robaczywy. A wiem, że już nogi są robaczywe w większości, to nisko tnę. Zdrowy. Nie do przesady robaczywy. Czyszczenie. Zdrowy. No i tak wydaje komuś, to wiecie. Mogąc w całości dać, co mnie to interesuje. I się chwalić tym, że cały grzyb jest duży. Ale tak mówię, wstyd mi było. Jak komuś daję, to tak, aby były grzyby zdrowe. Bo wstyd mi było, naprawdę. Po co ktoś później ma mówić, że grzyby Pyza rozdaje, czy daje robaczywe. Bez sensu. Po prostu to trochę nie w moim stylu. Cztery sztuki. I jakoś to się napełnia. Dokładnie, jakoś się to napełnia. Idziemy dalej. 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 Grzesiek na pewno tam sobie odbił, bo Grzesiu to wiecie, jaki jest Grzesiu. Dawniej chciał, żeby koło niego chodzić, a teraz wyrwał. Jak sobie chodzi sam. Mnie wystarczy to, co mam. I mnie to w szczególności zadawala. Trochę drogą tam przewrócony jakiś grzybek przy drogach. Jest, 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 chyba jest. Chyba jest. Zaraz zobaczymy z tej strony, czy to borowik. Tu gdzieś był. Jest, jest, jest.
Dokładnie. Jest. Zobaczcie. Był z tamtej strony, go było widać. Piękny prawosek. I zobaczcie, takie duże grzyby rzucam do koszyka i moment, koszyk pełny. Ale to nie o to chodzi. Więc smykniemy go. Robaczywy jest. Robaczywy. 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 I dalej zdrowy. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Zobaczcie. Sami. Dalej zdrowy. Czyli w większości nogi. I zobaczcie ile. Kawałek. A ile odeszło. Śmieci. Więc konkurencja tu z boku, znów jacyś ludzie. Dużo ludzi jest dzisiaj. Dużo ludzi jest, więc idę dalej. Idę dalej. Grzesiu gdzieś tam daleko odbił. Jego sprawa. Jego czas wolny. Jego zamiłowanie do grzybów. Więc ja mu nie będę przeszkadzał i nie będę z kamerą latał po lesie i go szukał. Testem chcę odpocząć, pozbierać wspólnie z wami grzybków, więc dlatego w ciszy, w spokoju sobie spokojnie pochodzimy. W ciszy, spokojnie sobie pochodzimy. Szukajcie, szukajcie ze mną. Może coś traficie. Przynajmniej ja nic nie widzę tutaj. Jest, 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 jest. Widzicie, na żywo zbieramy grzyby z widzami. Wirtualnie, bo wirtualnie, ale z wami, drodzy widzowie, kochani, na żywo zbieram grzyby. Więc znów szybka piłka. Grzyba czyścimy, sprawdzamy, tak aby nie było lipy i dziadostwa. I dziadostwa. Bierzemy tylko kapelusz. I idę oczywiście dalej, a wy chodźcie ze mną, bo już ludzie naciągają z tyłu. Widzę. O, już z tyłu ludzie. A ja nie lubię wśród tłumu wchodzić, więc odbijam dalej i szukam z wami w samotności moich borowików. Borowik. Piękny borowik. Zobaczcie. I wiecie, co z nim zrobię? Nie obliżając nikomu, powiem. Głupiemu nie wytłumaczy, a mądry nie będzie pytał, bo wie, o co chodzi. Sito. Sito. Dokładnie. Sito. A dalej czysty. I widzicie, nie ilość, ale przede wszystkim jakość w moim wykonaniu, drodzy Państwo. Pamiętajcie, jakość w moim wykonaniu, nie ilość. Ok, droga między brzozami. Ojoj, aj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 
Zobaczcie, jaki piękny, czerwony kozak. Jaki piękny, czerwony kozak. Szkoda, że taki duży, bo mi tylko miejsce w koszyku zajmie. No ale go przygarnę, bo jest zdrowy. Więc go przygarnę. I już jakoś się to napełnia. Dokładnie, jakoś się napełnia. Za czym czy z tyłu nie ma kolejnego czerwonego kozaka? Czyżby tylko jeden? Czyżby tylko jeden? Przynajmniej ja
Jednego widzę. A wy? Widzicie coś, drodzy widzowie? Tu jest. Tu jest. Taki, zobaczcie. Piękny borowik. Ludzi dużo, dużo jest ludzi. Wiecie, dużo. Tutaj dwie kobiciny. Tam mężczyzna z kobietą. Więc sporo. No i co, jakoś jedziemy, tak? O, czysty. Jeszcze trochę niżej. Ten jest akurat zdrowy. Więc go przygarniemy, obczyścimy. I tak je wydam. Ale tak, żeby to jakoś wyglądało. W miarę. W koszyku. Jeszcze to mi przeszkadza. To mi jeszcze trochę przeszkadza. O. O. I teraz już jakoś fajnie to wygląda. Ok. Tylko jeden był. Tylko był jeden. Chyba, że wy coś widzicie. Wśród mchu i jagodzin. W tym miejscu jest jakiś pyrtek, który schował się. Więc fikumiku i znajdzie się w pyzy koszyku do marynaty, więc niziutko cały. Więc tak mówię, fikumiku jest w koszyku. Z kilku. Ale Grzesiek, poważnie, same łby dobre. Ja nie wiem, jak ty zbierasz, ale u mnie same łby dobre, bo wszystko robaczywe. No ja wiem. Jeden idzie pod ilość, a drugi pod jakość. Ja to rozumiem, Grzesiu, tak jak jest, wiesz, dobro, zło, noc i dzień, biały i czarny, tak jest jakość i ilość. Tak właśnie. Tak właśnie. Drodzy Państwo, proszę. Proszę bardzo. I tu jest jeszcze, tu, bo go nie widziałeś. Widziałem go, bo tu jest jeszcze jeden. Nie widziałeś go. Spójrz mi. Spójrz i okłam widzu, powiedz. To dobrze, widziałem go. Nie widziałeś go. Tu patrz, go kolana. Tego nie widziałem. Jest, raz, dwa, trzy, ściągnij. Cztery. Dobrze, weź. Wiesz? Grzesiek, powiedz prawdę, nie widziałem. Dobrze, tamtego nie widziałem. No, widzisz, po oczach ci było widać, że kłamać nie umiesz. Widać, że stary jest, stary gdzie zbiera. Grzesiek, krójżesz. No kroję, patrz, trochę robaczywy. A weź go na pół, proszę. Nie mogę, bo to jest dla mamusi. Grzesiu, nie mój grzyb, ale nie. Nie, naprawdę. Nie rób żeżlipy. Zdrowie. Zobacz, Grzesiek, Grzesiek. No proteiny ty. Dobra. Wiesz, jak to w zupie smakuje? Dobra, trzymaj. Dobra. Dobrze. Grzesiu, ja się, wiesz, kibic z dala się nie wpierdala. Pan z boku pilnuje tu moku, tak? Okej, okay. Kibic z dala się nie. Chciałeś mi go zgnieść. Twoja sprawa, twoje grzyby. O, tu jest robak, no. Ale nie, tu zdrowy jest, ale on tam nie chce siedzieć, będzie... Słuchaj, do grzybowej. Ja wiem, o co chodzi. Jakbyś chciał zbierać tak jak ja, to byś nic w koszyku nie miał. Pokaż. Zdrowy. A dalej? Dalej to już nie interesuj się. Tam mogą być robaki, wysuszy się i będzie dobrze. No też Grzesiu, ale ej, Grzesiek, ale ludzi jest dużo. Dużo ludzi mało. Wiesz, ile tu za mną? Dużo ludzi, mało grzybów. No i zobaczcie. Ja wybrałem ścieżkę ścieżkową. Ścieżka ścieżkową. Pamiętajcie, drodzy widzowie, jaka ścieżka? Ścieżkowa. I ona jest twoja, tak? I tam są grzyby. Są grzyby. Tam dzisiaj jest ścieżki i tam są grzyby. Tak, są grzyby, tak. A gdzie są ludzie? Nie ma grzybów. Nie ma grzybów. Dokładnie. To wiecie, nowa teoria. Ścieżka ścieżkowa i gdzie jest ścieżka, są grzyby, a gdzie są ludzie, nie ma grzybów. I są ten... Żaby są jeszcze. Żaby? Żaby. Jak są żaby, to są grzyby. To znalazłeś swoją księżniczkę, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Ale może ją trafisz. Więc drodzy Państwo, kulać tej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Jest Grzesiu, są i grzyby i jest przyjemnie, wesoło. Pozdrawiam moje wielbicielki. O, pozdrów swoje wielbicielki. Pozdrawiam moje wielbicielki, piszcie, zacznę odpisywać. Zacznę odpisywać. Dokładnie. A wkrótce Grzesiu może swój kanał założy.
bo już mu się znudziło u mnie występować, bo mówi, że jestem za słaby do zbierania grzybów. Tak, ta kobita ostatnio, ta pani ostatnio powiedziała co, że ze mną po lesie by nie chodziła, nie? Nie chodziłaby z tobą, bo ty biegasz. Biegam. Biegam. Jak on biega, no to jak, albo zbiera grzyby, albo nagrywa, albo biega. No, no wiecie, ktoś musi nagrywać. No ale biegać? Grzesiu, ale jak se wiesz, na filmie pokazywać różne zakątki lasu. No ja ci nagram, jak biegasz tu po lesie. Grzesiu, ale różne, no dawaj, trzymaj czapkę. Pyza tak zbiera grzyby. Tylko nie zdeptaj. Kamera nie nadąża. No. Dokładnie. No ja później się za nim idzie i się zbiera. Tak, za mną się idzie i się zbiera. Ale tak, ale chociaż, drodzy Państwo, na filmie widzicie różne. Mnie przede wszystkim chodzi nie o grzyby, tylko żeby był film, trochę grzybów. Tak, aby później w zimowe lata, na stare lata sobie tak włączyć film, odświeżyć, w jakich to pięknych miejscach, w różnych częściach lasu się grzyby zbierało. I dlatego tak biegam po lesie. I na grzybach nie zależy. Te dzisiaj Grzesiowi wszystkie dam. Bo mi na grzybach nie zależy, drodzy Państwo. Chcę mieć pamiątkę z lasu. Grzegorz nawet takie małe rodzynki zbiera. Lecę do słoiczka. Przed chwilą miałem takiego samego. Fiku mi kup był w koszyku. Kroisz go na pół? Bo chyba robaczywy. Nie, łeb przed ti. Tu zdrowy był, tu był cały, pa, widzisz? Był cały, no. Gorzej ktoś zostawił. Stary, pa, tu są dwa. Trzy. No dobra, widziałem je. Ja wiem, że je widziałem. Nie, spójrz, nie widziałem. Na pewno, no, powiedz schyliłem prawdę. Się po tego, a ty łazisz mi tu i grzebasz mi. Tego starego to nie wiem nawet, a takie małe to... To bierz. Bo ty widziałeś. No, i stanąłeś na jednego. Zobacz, jaki ładny. A widzisz, stary, jak głupi, a się dałeś zrobić. A wiesz, że zdeptałem tam takiego ładnego, tak? Ale był chuj, nie widziałem go, dopiero poczułem go, o, coś zdeptnąłem. Przeprosiłeś go? Tak, ucałowałem go. Ty ucałowałeś go? Dobrze. Delikatnie, o. No bo wiesz, tak to, i teraz delikatnie, no i on... Ten to do słoiczka jest. Do słoika pójdzie, tak. Wiesz, tak. Nie ma co tu odkrajać. A później w komentarzach ludzie ci napiszą, po co takie małe zbieracie, przecież ich szkoda, przecież to są rarytasy, nie Grzesiu? To są do słoiczka. Tak, cały w rarytasie grzybek, takie na jednego hita się bierze, jak ktoś wódeczkę czy coś w tym stylu, hops. I na całego hita, nie? No dokładnie. No, zobaczcie. I coraz dokładnie. powolutku. I się coś robi. Nie, no ja wyjdę z całym wiadrem. Grzesiek, ale powiem ci, ludzi jest, nie? Jest ludzi i codziennie są te ludzie. I codziennie te ludzie są. No ale rosną. No idziemy. Dobrze. Idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Zapraszam. No widzę z daleka, no. To naprawdę nie widziałeś? Nie, Grzesiek, nie widziałem ich, nie, bo ja nagrywam no. Film. No Grzesiu. Proszę bardzo. Hops. O, jeszcze jest. I nisko weź go, pyknij. To jeszcze go wsadzę z powrotem. Ten jest cały. Bo tutaj jest bliźniak. Widzę. Sadzamy. Tak się. Tak się grzyby sadzi. Sadzi się grzyby. Hoduje i uprawia. No. Tak, wiecie, o tu się obcina wsadź. Tu, tak, piękny, tak, zdrowy, się. Zdrowiutki. Piękny do słoiczka, zobacz. No, ale nie jest taki zdrowy, weź zobacz po spodzie. Zdrowiutki jest. Są dziury. Nie ma dziur, to zdajecie się. No naprawdę tam jednej dziury. Dobra, nie ale w tą samą i zasadź, no. I przykryj. Sadzem, tak. I ile? Trzeba czekać? Dwa dni. Za dwa dni przychodzimy w to samo miejsce i będzie. Tak. Tylko z tym, że już nie będą borowiki, tylko dwa czerwone kozaki. Uważaj lepiej na grzyby, bo... Tak, bo to są... I twoją ścieżką, tak. O, i tą ścieżką ja pójdę tą. Dobra. Nie? Którą? No tą tutaj. Tak, i się rozejdziemy. Nie. Tu jest Grzesiek. Nie. Dobra, to idziemy. I pan tą, ja tą. Widzicie, drodzy Państwo, i jest wesoło. Nie za szybko. Jest wesoło. Za szybko idę? Ale to ile? 2 km na godzinę, Grzesiu? Dokładnie, 2 kroczki. Aha. Rozglądasz się. Aha, dobra. 2 kroczki się rozglądam. Tak. No ja co 10 kroczków się rozglądam. Dobrze. Bo mnie interesują ładne grzyby, a nie jakieś prytki. I ładne miejsca z lasu, aby wam pokazać, drodzy widzowie. Ale jest wesoło i tak musi być. Idziemy dalej. Zwolniłem tempo i zobaczyłem. No, takiego wiesz, do słoiczka, 2. Biorę. 1, 2.
wadę słoiczka i tak dla Grzesia idą grzyby. Drodzy moi ukochani. Więc pyk. Cały. I tutaj delikatnie będzie miał mniej pracy, czy ktoś, kto będzie przy grzybach robił, cały. Dwa. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Szybko szukam, szybko zbieram. I szybko znajduję, tak, tego, którego tam widzę. Którego, oj, widziałem tam, ale minąłbym te dwa. Zobaczcie, drodzy Państwo, jeden. Ach, drugi. Ja akurat w głupoty nie wierzę i nie będę ich sadził. Mamy dwa. I tu, oj. A tu nie ma jakiegoś. Zobaczcie, tego widziałem. Ach, zobaczcie. I są trzy borowiki. Przynajmniej tutaj. Nie ma górecek, kupecek. Szybka piłka. Nie ma czasu. Po prostu za krótkie życie. A zbierać grzyby się chce. Dokładnie. Więc... Tak, bardzo dobrą. Sito. Dalej czysty. Sam łeb. Sito. I robaczywy. Bach. Kolejny. Ten jest trochę grubszy, może być w miarę. Ale sito. I tu delikatnie. I jest reszta dobra. Przekroję na pół. Zobaczycie sami. Jest dobry. Dobry, bo to się bierze tak. I jest czysty. I to bierze tak. I później jeszcze go się sprawdza. Jest czysty. Łebek sam. I zobaczcie, ile śmieci zostało. Ile śmieci zostało z trzech. Zobaczcie. I nie sadzimy grzybów. Tutaj wyrośnie muzeum borowikowe w tym lesie. Dokładnie. Dobra, nic nie widzę jeszcze. Górecki, kupecki, czy coś nie wystaje. Może być coś pod mchem, ale nie będziemy ryć przecież, nie? Nie jestem dzik ani borsuk, żeby ryć tu. Tylko z jednej strony, czy tu jest, czy tu go nie ma. Nie ma. Wy widzicie? Nie ma. Jest! Oj. Ajajajajajajajaj. Widzicie, tu był piękny borowik. Oj. Piękny borowik tu był. Grzesiu też oj. Zobaczcie. O, i tniemy. Borowik szlachetny. Dokładnie. Ten jest szlachetny. Ten jest szlachetny i zdrowy. Okej. No i wszystko w tym temacie. Idziemy dalej. Czterech miałeś? Czterech to. I tam piąty rośnie. Piąty. I takiego mam drobniaka. Masz, trzymaj. Ładny. No widać, iż coś wiesz. Grzesiek, miałbyś całe wiadro, jakbyś nie kroił ich. Nie, wiesz, nie byłoby. Nie byłoby. No ale dużo masz łbów. No i ładne. Zobaczcie. I te, ale zobacz, te gówniarze przeważnie zdrowe. Te gówniarze tak. No, a, to bardzo dobrze. Dobrze, ale zobacz, większy robaczywy, a gówniarz zdrowy. Ty teraz nakreśli ci ścieżkę? Tak, pokaż mi ścieżkę, którą mam iść. To mi się... Ale ja stamtąd i szłem teraz. 15 metrów ja, no. I do góry. Do góry? Tak. Dobra. Do następnej ścieżki. Dobra. Teraz mi powiedz, jak ścieżka wygląda.
Bo jak ja po lesie biegam, to ja nie wiem, jak ścieżka wygląda. Dobra, to mi powiesz. Wrócę do Grzesia, bo mówi, że ma dwa. Więc nagramy, tak aby wam, drodzy widzowie, pokazać, żeby zacieszyć oko, jak przyjdzie zima, powspominać. Widzę, rwi. Na razie rwi, zaraz będzie zbierał sobie. Tu. Trzy. Tu, są tu. Trzy. No to tylko powiedziałem dwa, ty, bo... Wiem, o co chodzi, bierz. Tylko od razu tnij, bierz. No oczywiście, no. Przecież... Żeby... Jest, dobry. Mamusia nie musiała bierać. Pyk. Grzesiu jak zbiera, ja pofilmuję go trochę. Zawsze to mieli obierania. Zdrowy. Nie, zawsze ktoś przystojny w kamerze jest. Przystojny, no, widzicie? Ogolony, przystojny. A zobaczcie, jaki opalony. Ale śliczny ty jesteś. Dzięki. Grzesiu, ty jesteś śliczny. Dzięki. A jestem przystojny, dobra? Dobra, może tak być. No. Sylwek przystojny, a Grzesiu jest śliczny. Pamiętajcie, dziewczyny. Do wzięcia. No jest pyrtek. Ale tylko jeden. Tylko jeden. Przynajmniej jednego ja widzę pyrtka. Letko go skroję. Tu jest drugi. Zdrowy. I tu jest drugi, którym ślimak już się zajął. Eksmitujemy ślimaczka. Zdrowy. I zobaczymy z boku. Nie ma. Dobra, pochodzimy tędy i zobaczymy, co jest grane. O, pokaż. Ścieżką, nie? No, ładny. Jak sobie rósł? Jeszcze są takie dwa malutkie. Pokaż, no, ładne. Takie... Tnij od razu, no bo ja wiem, że szkoda. Zdrowy jest, no. Ja wiem, że szkoda. No widzę. No tu, to tu, do marnaty, tam. Widzę. Tu ten jest większy trochę. I nadepnęłeś, Grzesiu, tutaj. Prawie, że go nadepnę. Ale tu też, Grzesiek, tego trąciłeś też. Kurczę, no bo też, tu, no. Tak... Pa, tu jest. Zalążek też, tu jest. Tu taki, jest, pa. Ale tu jest. Nie biorę taki. Znaczy... No tego nie bierzesz. No, tego wezmę, no. Zobacz, ten. Tego nadepnęłeś też. No bo się kręcisz. Masz, pa, w całości, pa, trzy, cztery, no. No, zobaczcie. I te do marynaty pójdą. To jest rarytas, na jednego hita. I tutaj masz trzy. Dobra, zbieraj sobie pomału. Robaczki to zbierę. Zbieraj sobie pomału. Ty, bo tu... Uważaj, bo tu jeszcze jest jeden. Tu też jest, tylko nie wiem. Ja to już zdeptałem chyba. Tego zdeptałeś, no. Że korzenia nie będziesz brał, nie? Nie. Bo nie ma sensu. Łebek jest rarytas. Podążaj tą ścieżką w tamtą stronę. Grzesiek, nie, tu nie ma. Gdzie? Tam, tą ścieżką. Tam, dobra. Grzesiek, paki piękny, tutaj jest. No, widzę. Dwa. Dokładnie. W miarę. I tu góra, dobra, przykryję. Idziemy dalej. Pa, Grzesiek. Patrzcie, zobacz. Dwa. Pa. Jeden. Drugi. Dobrze. Dobrze, Grzesiu. Znajdzie. Dobrze, zobaczcie, drodzy Państwo. Ty nie jest nic. Nie, nie. Jak Grzesiek powiedział, tylko nie zniszcz ich. Bo wie, że ja dokładnie sprawdzam grzyby. Dobrze, Grzesiu, nie zniszczę ich. Tylko ich nie zniszcz. No nie zniszczę, ale... Już, poczekaj, dobra, już. Nie zniszczę, dobra, okej. Robaczywy. I na pół. No, tu jest dobry. Czapeczkę, hyp i reszta jest dobra. Ok. Gdzie jeszcze? Tu w rowie. No tu jeszcze do przodu troszkę. Kroczek do przodu. Tu w rowie, tu w tym rowie, tu. O, dwa są. No dobrze. Dwa, bo jest jeden tu. I mamy kolejne dwa. Raz. Dwa. Dwa śliczne. Prawuski.
dwa piękne prawózki. O, ludzi słychać, jest zdrowy. I ten piękny. Zdrowe, dwa. Śliczne, więc idziemy dalej. Ale tu był. Niedaleko widzicie. Tu był. Borowik. Tu. Dokładnie tu. Widzicie? Dokładnie tutaj był prawusek. Grzesiu! Dziękuję ci, że mi drogę wybrałeś. Bo bym nie wiedział, gdzie pójść. Zdrowy. Po skosie. Zdrowy. Do koszyczka. Tylko jeden. Pójdziemy tu zaraz, z drugiej strony. Grzesiowi oczywiście podziękowałem, bo tego kultura wymaga. Aby podziękować, jak ktoś komuś doradza. Tędy teraz pójdę.